Dom zaś przy wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie obrabiano. Dlatego nie słyszano w domu przy jego budowie ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 6, wers 7. I wystawcie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 27, wers 5. To zastanawiające, że przy budowie pierwszej świątyni jerozolimskiej zbudowano ją z kamieni, których po wydobyciu już nie obrabiano. Tak jakby dokonano tego już w miejscu ich wydobycia, w ziemi. To dziwne. Czy jest to jakiś trop do nieznanej nam techniki budowlanej? Być może. Czy możemy coś o tym powiedzieć? Tak. Możemy spotkać dwie hipotezy. Pierwsza. Hebrajskie midrasze wspominają o urządzeniu nazywanym szamir. Mogło ono przecinać najtwardsze materiały, bez wytwarzania tarcia i temperatury. Było całkowicie bezgłośne, ale wymagało także specjalnych warunków przechowywania ze względów bezpieczeństwa. Szamir miał także inne nazwy. Hebrajskie tradycje mówią, że tym urządzeniem dysponował Mojżesz. I druga hipoteza. Jest pewien ptaszek wróblowaty, pluszcz białogłowy. Żyje w Andach. Zaobserwowano, że zakłada swe gniazda w litej skale, którą zmiękcza najpierw wcierając w nią listki jakiejś rośliny. Ten ptaszek potrafi zatem żłobić i zmiękczać materiał skalny. Co to za roślina? Nie wiem, ale być może ekstrakt z niej mógłby być jakimś radioaktywnym środkiem do plastycznego urabiania skał. Amerykański archeolog A. Hyatt Werrill widział taką substancję w posiadaniu indiańskiego czarownika. Owa roślinka miała mieć około 30 cm wysokości i czerwonawe listki. W jednym z peruwiańskich grobowców odnaleziono także naczynie z ciągliwym czarnym płynem, który po wylaniu na kamienie zrobił z nich kamienną papkę. Czyżby to był jakiś rodzaj starożytnego cementu? Spekulacje? Być może, jednak starożytna architektura i jej precyzja skłaniają do takich pytań. Precyzyjnie dopasowane kamienie, w tym te o ogromnej wadze, znajdziemy na wszystkich kontynentach.